Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Cyberpunk 2077. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście, a momentami nawet było kilkadziesiąt osób, także kontynuujemy przygodę w Cyberpunku, jesteśmy po naszej pierwszej misji z Jackiem i teraz wróciliśmy do domu, kładziemy się spać, no i zobaczymy, co czeka nas dalej. Jak na razie, jeżeli chodzi o płynność gry, płynność rozgrywki, płynność gameplayu, strzelanie, bieganie, jeżdżenie, na razie jest naprawdę perfekto. Zaraz wskoczymy sobie, podejrzewam, już w taki free play tak zwany, tak mi się przynajmniej wydaje, i będziemy mogli tutaj wybierać pomiędzy kolejnymi krokami. Ja mam ochotę udać się na miasto i po prostu zobaczyć, jak PS4 Slim radzi sobie na mieście, czyli w takiej otwartej przestrzeni. Okej, okay, Jackie, jeszcze no tutaj. Buenos dias, señora V. Przeszkadzam? Wyspałaś się? Chyba oberwałam jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłam się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Okej. Okay. Jackie pożyczył od nas samochód, pojechał do dziewczyny, a teraz rozejrzyjmy się po naszym mieszkanku. Mamy tutaj możliwość zalogowania się do komputera, zobaczmy. Mamy wiadomości, czyli to jest po prostu nasz komputer, na którym sprawdzamy pocztę, łączymy się z siecią. Zaatakowano cię. Uwaga, wykryto złośliwe oprogramowanie. Twój komputer został zaatakowany przez 3 demony. Czyli tam nie ma wirusów, tylko są demony. Nasz system wykrył 2 próby pozyskania twoich danych i 1 próbę zainfekowania procesora neuralnego. Konieczna jest natychmiastowa interwencja. Wrogi Netrunner jest w stanie włamać się do twojego układu i zmusić cię na przykład do przelania mu wszystkich oszczędności, zaatakowania wybranej osoby, włamania lub kradzieży, popełnienia samobójstwa. Wyobraźcie sobie coś takiego, że sobie śpicie, nagle haker was atakuje i stwierdza, że a dobra, ten gościu niech skoczy sobie, ja akurat mieszkam na 7 piętrze, no dzięki, nie chciałbym tutaj trafić na takiego typa. Uwaga, nie daj się oszukać, RSX, hormony, coś tam, okej, okay, taki męski. Wielka loteria medyczna, kup 2 losy, trzeci otrzymasz gratis, no to normalnie jakbym był u siebie na poczcie, masa spamu. I nic poza tym. Night City Network, przewodnik po NC, NC Card, burmistrz NC, NCPD, Samurai Web, Night Corp, News 54, czyli coś na zasadzie połączenia się z komputerem, tak jak mamy chociażby w GTA 5. Podejrzewam, że tutaj będziemy mogli robić jakieś zakupy, wchodzić na jakieś tam strony, jakieś tam pierdoły robić i tak dalej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co tu dalej mamy? Jakiś whiskacz, podnosimy. Mamy tutaj lustereczko, możemy się przejrzeć. A, zastanawiałem się, dlaczego od razu nie widać naszej postaci w lustrze. A jak widzicie, lustro jest cyfrowe. Oczywiście to jest na maksa trudne do zakodowania, żeby postać się automatycznie w lustrze odbijała. Być może na PC-tach albo na PS5 się od razu odbija. Ale widzę, że na PS4 to ograniczyli i lustro po prostu się włącza, tak jakby. Przestań się przeglądać, zmień wyraz twarzy, smutek, zaskoczenie, neutralny. Możemy się tutaj chyba po prostu powygłupiać do lustra. A, akcja jest zablokowana, no super. Czyli nie możemy się powygłupiać do lustra. Co możemy zrobić? Możemy wziąć prysznic. Okej. Okay. Nie możemy się pooglądać, przykro mi niestety. Pamiętajcie, że V, przez to, że gramy oczywiście w wersję bez nagości i bez soundtracków oryginalnych, no to ona tutaj nie będzie na Golasa paradowała. Nie wiem, jak jest w wersjach bez tego. Jak wkurzy nas radyjko, możemy wyłączyć, możemy zmienić stację. Okej, spoko. Co jeszcze możemy zrobić na chacie? Prawdopodobnie oprócz zajrzenia do schowka możemy się też chyba ubierać.
Weź wszystko. Aha, sam swoją szafę po prostu opędzlowałem. Dobra, a gdzie jest jakaś garderoba? Jest tu takie coś? Czy wychodzimy po prostu na golasa? Czekajcie. Sprawdzę jeszcze raz w lustrze. Nie no, cały czas jesteśmy w bieliźnie, więc chyba tak nie pójdziemy na miasto. Być może po wyjściu z domu postać się ubierze? No bo tutaj w żaden sposób nie widzę żadnej garderoby, lustra, przed którym moglibyśmy się ubrać. Ani nic takiego. Czekajcie, tu jest jakiś automat. Możemy sobie kupić burrito, słuchajcie, z automatu. Spróbujmy. 5 kosztuje, chyba mnie stać. Nie ma nigdzie, ile mam hajsu. A, mam 700, okej. Burrito XXL. Możemy zjeść, możemy wziąć. Zapewnia efekt dobrze odżywiony, który zwiększa maksymalne zdrowie o 5%. A zjem sobie, a co? Dopiero co wstałem. W takim razie, czekajcie, weźmiemy tutaj ekwipunek. Nie no, jestem ubrany. A, czyli po prostu postać się chyba rozbiera przed lustrem, na to wychodzi. I tutaj możemy sobie, zobaczcie, mamy jakieś czapki, kapelusze, tego typu rzeczy, jakieś kurtki, bluzy i tak dalej. Szelki taktyczne, militarna kurtka. Okej, spoko. Czyli ogólnie postać jest ubrana, ale przed lustrem jest rozebrana. Na to wychodzi. Jeżeli chodzi o bronię, myślę, że sobie tutaj wrzucimy jeszcze jakiś taki ala rewolwer. Myślę, że to powinno być możliwe, taki żółciutki. Mamy też tutaj możliwość chyba rozwinięcia statystyk, zobaczmy. Bo wydaje mi się, że zdobyłem dwa jakieś punkty. Mamy tutaj system operacyjny. Gdzie to się do cholery robiło? A, tutaj. Wytwarzanie, dziennik, postać. Dostępne punkty atrybutów 1, dostępne punkty atutów 1. Dobra. I teraz jak najedziemy sobie na budowę ciała, to możemy przytrzymaj A, aby ulepszyć. Ulepszymy sobie krótka broń, krótka karabiny. Demolka, walki uliczne, wysportowanie. Ok, pójdźmy w to. Mamy na 7. I teraz możemy sobie wziąć na przykład broń krótka. Ok, możemy tutaj przechodzić z zakładek do zakładek. I zauważcie, że teraz mamy jeden punkt atrybutu do rozdania. I na przykład szybki build skraca czas wyekwipowania i odekwipowania pistoletu lub rewolweru o 25%. Szansa na trafienie krytyczne, czas przeładowania pistoletu lub rewolweru jest mniejszy, obrażenia zadawane z pistoletów lub rewolwerów są większe, przeciwnicy znajdują się 5 i więcej metrów od ciebie, otrzymują obrażenia od rewolwerów, pistoletów i tak dalej, i tak dalej. Także, moi drodzy, mamy tutaj nic innego jak umiejętności pasywne, czyli atrybuty, które po prostu zwyczajnie poprawiają nasz gameplay i nasze możliwości. Ja bym sobie tutaj chyba rozdał w broń białą, bo myślę, że będę sporo grał kataną i tego typu narzędziami, brońmi. Obrażenia wywołane przez ataki w trakcie bloku zostają zwiększone o 200. Kombo wykonywane za pomocą ostrzy mają 15% szans na wywołanie krwawienia. Pancerz zwiększa się o 15% w trakcie poruszania się. Szybkość ataku za pomocą ostrzy zostaje zwiększona o 10%. Zużycie wytrzymałości podczas wszystkich ataków za pomocą ostrzy zostaje zmniejszone o 30%. I silne ataki za pomocą ostrzy zadają 30% więcej obrażeń. Ja poproszę zużycie wytrzymałości, żeby się zmniejszyło. Proszę bardzo. Bardzo spoko. Zostało to rozdane. Postać rozwinięta. Możemy spotkać się z Jackiem. I pytanie właśnie, kiedy w końcu będzie ten nasz freeplay tak zwany. Ale chyba teraz to jest tak naprawdę. Regina Jones dzwoni. Cześć. Regina Jones z tej strony. Regina Jeżeli Jones. Jeżeli szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? Jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji.
Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Okej. Z tego, co zasłyszałem, w cyberpunku możemy zabijać praktycznie wszystkich oprócz dzieci. Co myślicie o tym, żeby to sprawdzić? Myślę, że możemy sobie tutaj zapisać nasz stan gry na wolnym slocie do zapisu. Zobaczymy przy okazji, jak szybko... Okej, nie zdążyłem nawet dokończyć zdania. Gra już się zdążyła zapisać. Więc gra się szybko ogólnie zapisuje. No dobra. Policja, wprowadzenie. Każde działanie niezgodne z prawem, takie jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów, sprawi, że NCPD wyznaczy nagrodę za twoją głowę. Tak jak w GTA, umówmy się. Jak rozrabiamy, to mamy więcej gwiazdek. Na miejsce przestępstwa zostanie również wysłany patrol, a jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Aby zgubić policję, oddal się od miejsca przestępstwa i przyczaj się gdzieś na trochę. Okej, znamy to z innych tytułów tego typu. Więc zwyczajnie, ogólnie możemy zabijać NPC-ów, możemy wybijać mieszkańców miasta, ale musimy liczyć się z tym, że będzie nas ścigać NCPD. Okej, i oni tutaj widzę, że właśnie po mnie przybiegli. Okej, kurde, teraz FPS-y spadły, bo widzę, że jest sporo przeciwników. Oni do mnie strzelają, ale tutaj po krótkiej zwierzce już jest w porządku. Może ludzka albo dwie? Okej, ja zwiewam. Nie wiem, jak daleko muszę uciec. Tu się nie da. A oni mnie cały czas gonią. Nie da się tu wejść. Okej, widzę, że tutaj swobodne bieganie jest jak najbardziej dostępne. Ale na razie nie jest aż tak bardzo możliwe, bo nie mogę zbyt wielu drzwi otworzyć. Ale na przykład tam 15 metrów ode mnie jest jakiś pistolet. Tu się da wejść? Nie da się. Drzwi też się nie da zhakować. Okej, ci policjanci chyba nie dadzą nam żyć. Coś mi się tak wydaje. O kurde. Trafiłem! Mam 3 gwiazdki, słuchajcie. To chyba nie był dobry pomysł. Z tego, co mi się wydaje, bo chyba jestem za słaby w uszach, bo mam tutaj 5 zdrowia aktualnie. Jeszcze jestem chyba za słaby, żeby sobie poradzić z tyloma policjantami. O nie, oni nie są jacyś strasznie trudni, albo ten rewolwer jest taki zawalisty. Wybijamy już teraz wszystkich. I tak będę wczytywał grę. A czemu oni umierają? Patrzcie, oni się potykają jeden od drugiego i umierają od tego, o co tu chodzi. Dobra, sprawdźmy sobie strzelbę. Oj. Dobra, fajnie było się pobawić. O kurde, patrzcie, mamy tutaj dostęp do wszystkich automatycznych zapisów. Praktycznie od samego początku gry, aż do teraz. Więc tak na dobrą sprawę, jakbyście gdzieś tam wcześniej popełnili jakiś błąd, to widzicie, że macie dostęp do tych automatycznych zapisów, co jest rzadkością ogólnie, albowiem przeważnie mamy dostęp albo do naszego zapisu, który sobie zrobiliśmy, albo do pojedynczego automatycznego zapisu, który oczywiście, jak wiemy, robi się zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. A tutaj, proszę bardzo, możemy się cofnąć 4 minuty, możemy się cofnąć 10 minut, 20 minut,
Możemy się nawet cofnąć. Już wam mówię. Możemy się cofnąć nawet 30 minut ponad. Cholera. Nie, czekajcie. Druga jeden. Nie wiem, która godzina to jest godzina, kiedy to było zapisane, ale chyba o drugiej jeden był ten zapis. To możliwe, żebyśmy tylko w 30 minut tutaj doszli? Chyba ten 1.51 to jest czas gry, a nie godzina, a ta godzina to jest koło daty. Okej, okej. Czaję, czaję. No, także jak coś, to możemy się cofnąć, nie ma problemu. No mi na konsoli się wszystko od razu pobrało bez problemu. Polecam czytać po prostu też opis streama, bo tam jest, na jakiej konsoli gram. Oszczędziłoby wam to sporo pytań. Dobra. Teraz po tym pierwszym wczytaniu, no to troszeczkę przycięło, nie ukrywam. Zmieniła nam się pani woźna. Tutaj ta pani, która sprzątała, troszeczkę inaczej wyglądała w moim zapisie, ale spoko. No dobra, to teraz już jej nie zabijajmy, nie prowokujmy policjantów. Ja chciałem tutaj wygenerować taką trochę, powiedzmy, grubszą akcję, żeby zobaczyć, jak gra sobie radzi. Teraz już tego nie róbmy. Pobiegajmy sobie troszeczkę po mieście, zobaczmy, jak gra działa. Może rundka albo dwie? Sprawiłem. Tutaj na przykład gościu się jeszcze nie wczytał, zobaczcie. Dopiero teraz się wczytał. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Spróbujmy. Miękko na nogach, głowa cały czas w ruchu. Okej, kupiłem jakiś worek treningowy. Można zrobić kobę baksy. Okej, zobaczcie, że powalczyłem i już dostałem questa pobocznego, gdzie mogę porozmawiać z trenerem. Spoko, podoba mi się. Cały czas mamy dostępy tutaj do tych automatów. Tutaj jakiś pijaczek sobie siedzi. Możemy sobie z nim porozmawiać. Okej, myślę, że nie wygląda to źle. Płynność po wczytaniu się miasta i po wczytaniu się save'a. O, teraz przycięło. Okej. Widzę, że momentami przycina, ale pytanie właśnie, jak często będzie się to działo. I pamiętajcie, że jeżeli chodzi o ustawienia grafiki, totalnie ich nie ruszałem. Więc na razie chcę jeszcze sobie tutaj pochodzić po mieście, porozglądać się. Tylko że ja nie chcę gadać z tym trenerem. Dlaczego mi każe to robić? Zobaczmy podhakowanko. Liczyłem na to, że będziemy mogli hakować na przykład drzwi do mieszkań i je okradać. Coś takiego.
ale widzę, że chyba jeszcze jest za wczesny etap, albo ja po prostu jestem za słabym hakerem. Ale na przykład możemy poprzez automat odwrócić uwagę przeciwników. No dobra. Pytanie, dlaczego mi teraz pokazuje questa, że chcę porozmawiać z trenerem, kiedy ja nie chcę tego robić? Zajrzyjmy może do dziennika. Nie, ten guzik. O kurde, zobaczcie, co się tutaj pojawiło. Mamy zadania główne. Miasto snów. Zadania poboczne już mamy 4. I zadania zakończone też już mamy 3 sztuki. Okej. Chyba to muszę sobie zaznaczyć i teraz tutaj mamy opcję śledź zadanie, widzicie? Tutaj miałem chyba zaznaczone to z trenerem, porozmawiaj z trenerem i tu możemy sobie przełączyć śledzone zadanie na wątek główny. Okej. Teraz moi drodzy, na potrzeby testu, powiedzmy, przełączymy sobie na ustawienia grafiki i po prostu wyłączymy sobie to wszystko. Pełnoekranowy efekt imitujący ziarno obrazu, typowe dla zdjęć lub filmów. Wyłączmy sobie ziarno. Efekt imitujący niedoskonałość obiektywu, generujący rozszczepienie światła na krawędziach ekranu. Wyłączymy to. Efekt sprawiający, że obiekty znajdujące się na dalszych planach stają się nieostre. Efekt imitujący wewnętrzne odbicie światła w obiektywie ujawnia się jako rozbłyski lub barwne plamy na ekranie. I rozmycie ruchu. Efekt rozmycia obrazu potęgujący wrażenie szybkości przemieszczania się obiektów. To też sobie wyłączymy i po prostu zobaczymy, jak teraz wygląda gra. Jeżeli chodzi o korekcję gamma, to możemy sobie ustawić jasność. A aż obraz po lewej będzie ledwie widoczny. Okej, tu akurat nie mam zastrzeżeń. Zamknij. No jest różnica, przynajmniej teraz jak obracam kamerą, to nie ma tego rozmycia, nie ma ziarna. Nic tutaj się nie dzieje. Troszeczkę inaczej jest światło odbijane. Ale ogólnie powiem szczerze, że nie ma na co narzekać. Jak biegnę szybko przez miasto, to widzę, że czasami grafiki na postaciach się nie wczytują, czyli są takimi śmiesznymi ludkami, jeszcze nie wyrenderowanymi. Dobra, gdzie jest ten Jack? Odbierz broń od Wilsona. Dlaczego ja nie mam broni? Pokaż mi tę spluwę. Aha, tutaj mamy sklep z bronią, możemy sobie tutaj kupować bronię, magazynki, wyposażenia, amunicję i tak dalej. Zobaczmy, jaką masz broń białą. No niewiele. Na razie nożyki 2, dwuręczna pałka, ale tutaj chyba reputację mam za niską. Świetny do odbijania piłek i łamania piszczeli. Kij baseballowy i katana. Równie elegancka, co śmiercionośna. Kosztuje prawie 800, a ja mam 700, więc mnie po prostu najzwyczajniej nie stać. Ale poprzez R3 mogę sprzedać rupiecie, czyli wszystkie te pierdoły, które podniosłem. A podejrzewam, że podniosłem tego sporo. Więc zobaczmy, ile zarobimy na rupieciach. 4 rupiecie za 18. O kurde, to niewiele. Czyli farba w sprayu, karty, jakieś perfumy i wachlarzyk. No nie ma szału. Myślałem, że więcej tego podniosłem. To, co mnie zastanawia, to to, że dlaczego mi cały czas przemienia te questy. Pokaż mi tę spluwę. Mmm...
Okej, okay, ta spluwa widzę, że jest za 0, więc to jest prawdopodobnie ta spluwa, którą musimy od niego odebrać. Bo tutaj taki quest mamy. Okej. Okay. Jest na niej wykrzyknik, więc chyba chodziło o to. Ulepszanie przedmiotów ikonicznych. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz z zestawem schematów, dzięki którym będzie go można ulepszać, tak samo jak zwyczajne bronie czy ubrania. Ulepszenie podnosi poziom przedmiotu, poprawia jego statystyki oraz wydłuża czas użyteczności. Piękne, dzięki. Okej. Dobra, no to teraz może w końcu spotkajmy się z Jackiem. Tylko zanim to zrobimy, ja bym sobie zajrzał do ekwipunku. I tutaj obejrzyjmy. Okej, tu mnie informuje, że mam nowy pistolet. I ten nowy pistolet jest... To jest ten nowy pistolet? Czekajcie, który to jest ten, który ja mam? Na wyposażeniu. Okej, widzę. Ten sobie wrzucimy. To jest ten odebrany ze sklepiku. Ściągnij, upuść, cofnij. Wytwarzanie. Ulepszenia. I tutaj możemy sobie zajrzeć chyba. Tak, o to mi chodziło. O, tu jest informacja. Czyli... Po uzbieraniu odpowiedniej ilości komponentów do ulepszenia możemy sobie ulepszyć chociażby pistolet i tutaj mamy informację o tym, co nam da to ulepszenie. Niestety ta opcja jest jeszcze zablokowana, no bo właśnie brakuje mi tutaj tych elementów. Bardzo fajny system ulepszania. Prosty, a zarazem podejrzewam, że przydatny. Całkiem spoko spluwka. Ten jak się bał. Dobra, schowamy. Ło! Na chwilę miałem puste ręce. Schowajmy broń. Tak chyba będzie najlepiej. Wezwij windę. A, okej, winda już jest. Wejście. Spotkajmy się z Jackiem. No i kontynuujmy rozgrywkę. Zobaczymy, jak gra będzie chodziła. Teraz już powyłączałem te wszystkie funkcje dodatkowe. Na razie jest bardzo płynnie, ale podejrzewam, że to też jest przyczyna taka, że w końcu gra chwilę pochodziła w tym miejscu i się zwyczajnie lepiej ze wszystko wczytało. Zobaczymy, jak będzie później, jak wyjedziemy. No teraz byliśmy chyba w jakimś budynku, bloku. Teraz chyba wyjedziemy sobie już na ulicę. Więc zobaczymy, czy konsola wybuchnie. Nie, nie słychać w ogóle jej, żeby coś tam się działo. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Udanego wakacji. Jackie na chwilę się zsunął z fotelika. Kroniki kryminalne NCPD. NCPD zapłaci za pomoc w walce z przestępczością. Kontakty. Fikserzy dadzą ci znać, kiedy zbliżysz się do miejsca wykonania kontraktu. Fikserzy to oni udzielą ci informacji o lokalnych kontraktach. Ok. Czyli dostajemy tutaj dużo informacji odnośnie tego, co nas czeka w Night City. No i wydaje mi się, że teraz już wyszliśmy na zewnątrz. Zgłodniałem od tego czekania. Dalej. Skończyłeś. I możemy lecieć do Rivera. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś jest tymi samymi patyczkami, którymi je drapał się po głowie. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn.
Pierwsza Liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Dexter Deshawn. Dawno o nim nie słyszałam. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. No dobra. Dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, jak to jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie, Vi. Dokładnie. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Czeki. Doceniam. Okej. Mamy tutaj możliwość wezwania aktywnego pojazdu. Przywołajmy samochód. Wygląda na to, że jest tak jak w Red Dead Redemption albo Ghost of Tsushima. Po prostu wjeżdżamy i fura przyjeżdża. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Okej, wcześniej się tutaj wywaliło. Teraz działa. Czyli jakiś chwilowy, nie wiem, problem. No to co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. O, kurde. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę. Czekajcie, bo ciężko jest mi... Co ty nie powiesz? ...się ogarnąć. Zmiana kamery. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Zmiana kamery. Nie chce się zmienić kamera. Chyba nie można jeszcze je zmienić. Nie w tą stronę pojechałem. Widzę, że trzeba tutaj bardzo mocno uważać, bo można rozjechać jakiegoś przechodnia. Czekajcie, spróbuję przytrzymać w prawo. Działa, zmiana radia. Nie. O, teraz zmieniła się kamera. Nie spodziewałem się, że zmiana radia spowoduje rozwinięcie się takiej listy. Pacific Dreams, Radio Wechsel Strom, Royal Blue Radio, Night FM. A, i od razu się muzyka zmienia. Tu nic? Może mają przerwę albo się wczytuje? Okej, tu jakiś body hit. Okej, każdy widzę, że znajdzie coś dla siebie. Kamerę już mi zmieniło. A gdzie ja jadę? Nie, źle pojechałem. Nie mam zastrzeżeń, moi drodzy. Bardzo płynnie się jeździ. Tylko trzeba się przyzwyczaić do tego jeżdżenia, a ja jeszcze mam z tym kłopot. Bo tak jak wspominałem na początku, nie jestem mistrzem, jeżeli chodzi o wyścigówki i shootery. Ale idzie się do wszystkiego przyzwyczaić. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij.
Okej, spotkaj się z Ripper Dokiem. Kimkolwiek by on nie był, hey, spotkajmy się. Wiktor już na ciebie czeka. Hej, V. Zauważcie, że cały czas, w momencie kiedy kroczymy ścieżką, to aktualizuje nam się mapa w prawym górnym rogu. Co też musiało zostać zakodowane. Ripper Dock. Montaż wszczepów to niebezpieczna, inwazyjna procedura, którą przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany specjalista Ripper Dock. W Night City działa kilka klinik oferujących różne zestawy ulepszeń. Wybierz interesującą cię cyborgizację z listy i ciesz się nowymi umiejętnościami. Czyli po prostu będziemy tutaj... Cześć, Wiktor. To ja. Dobrze cię widzieć. ...dodawać wszczepy do naszego ciała. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałam wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałam. Bezsenność? Migrena? Okej, to jest ten wirus, o którym ona mówiła? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to... Okej. Na chwilę wywaliło mi OBS-a, więc to akurat z mojej winy, spokojnie. Nic się nie dzieje z Cyberpunkiem, nic się nie dzieje z konsolą. OBS zwyczajnie przestał współpracować, ale nic was nie powinno ominąć, bo akurat chyba udało mi się włączyć pauzę. Jak widzicie, mam wersję 1.0.2. Gdzieś tam widziałem, że na czacie chyba się ktoś o to pytał. Także taka jest wersja. I mamy tutaj też możliwość, teraz dopiero widzę, wchodzimy do menu poprzez guzik Options na padzie i mamy szybki zapis. Więc możemy go zrobić w każdej chwili. Nie musimy wchodzić w stan i robić tego pełnego zapisu. Teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Potrzebuję nowych wszczepów. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter DeShawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter DeShawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Spłacę je po robocie. 21 tysięcy. No, nie mam tyle hajsu. My tam mamy chyba z 700. Wiktor, oddam ci po robocie, serio. Zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Usiądź. Powiem wam szczerze, że pomimo wyłączenia tych wszystkich ustawień, to nie ma tragedii, naprawdę. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem jakichś tam rozmyć, jakichś tam tych wszystkich usprawnień, bo zwyczajnie momentami aż głowa i oczy od tego bolą. W niektórych grach to jest naprawdę w porządku i spoko. A w niektórych nie jest to konieczne. W tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Okej, wszczepy. Wszczepy to biomechaniczne zamienniki różnych części ciała. Dzięki rozmaitym implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności, które pomogą ci w walce i przetrwaniu. Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces, dlatego może być bezpiecznie wykonywany wyłącznie przez specjalistów nazywanych Ripper Dokami. Dobrze, i tutaj mamy dwa chyba wszczepy, jeden w ręce, jeden w oczach. Zobaczmy, otwórz. I to jest chyba nasz wszczep. Optyka Kiroshi MK1 wzmacnia twój wzrok, puste miejsca na modyfikację wszczepu mamy tutaj możliwe. System Kiroshi to niezwykle ceniony i popularny zestaw elektroniczno-neurologicznych ulepszeń optyki użytkownika, wspomaganej algorytmami skanowania otoczenia. Okej, jest za zero, bo mamy chyba oddać później za to kasę. Zdobyte wszczepy będzie można zainstalować lub sprzedać u dowolnego Ripper Doka. Spoko. Czyli ten wszczep już wskoczył, czyli nasz wzrok został wzmocniony.
Teraz jeszcze wszczep w dłoń. Cole procesor balistyczny zwiększa szansę na rykoszetowanie pocisków w broniach typu Power. Ustanawia połączenie pomiędzy bronią i optyką użytkownika, umożliwiając śledzenie statusu broni. Cokolwiek by te wszystkie opisy nie znaczyły, to bierzemy to w ciemno. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Okej, fajna opcja. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotowa. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Cały czas ja tutaj muszę kręcić głową i kamerą. Wi mnie nie wyręcza. Właśnie także tak. Prawą dzięki. Gałką trzeba się sporo okręcić. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. Powiedział, że bez obaw, więc musimy przeczekać chyba tego black screena. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia mroczków i takich tam. Bardzo fajnie wygląda to przeszczepianie. Bardzo mi się jak podoba. Ci się to wszystko gra? Jest świetnie. No to pięknie. Pora na skan. Okej. Okay. Skanowanie postaci niezależnych. Skanowanie postaci niezależnych za pomocą wszczepów optycznych dostarcza ci wielu przydatnych informacji o tym, jak silny jest przeciwnik, jego oddział i broń, z której korzysta. Jako wykwalifikowany netrunner zobaczysz listę haków, które możesz wykorzystać przeciwko danemu wrogowi. Przytrzymaj, aby użyć skanera. Wiktor Wektor. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Okej. Okay. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. O, fajne. Baza osób poszukiwanych. Baza danych osób, za których odnalezienie wystawiono nagrodę, jest już dostępna. Skanowanie pozwoli ci zidentyfikować tożsamość tych osób, ponieważ są oni poszukiwani żywi lub martwi. Tylko od ciebie zależy, jak sobie z nimi poradzisz, żeby odebrać nagrodę. Bardzo fajne. Kojarzy mi się trochę z Bounty Hunterem z Red Dead Redemption. Powinnaś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Okej. Zauważcie. To mnie właśnie zastanawiało, dlaczego ja nie widzę, ile mam amunicji w pistolecie. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Okej. Chciałem wam tutaj jeszcze tylko powiedzieć, że zauważcie opis, że Wiktor jest najlepszym Reaper Dokiem w Watson, weteran Night City i stary znajomy Jackiego Wellsa. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brała te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Okej. Jasna sprawa.
Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Idź. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Okej. Trzeba będzie zapamiętać, gdzie... Marta, durniu! Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Tęsknisz za tym, co? Nie. Okej, chcę spłacić mój dług. Oczywiście, że nie. Idziemy sobie stąd. No i fajnie, dodaliśmy nowy kontakt do telefonu. Zobaczmy. Doszedł nam tutaj Wiktor Wektor. I mamy dwie wiadomości. Jedną od Jackiego, jedną od Reginy, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Wychodzimy. Co to było? Pogłaszcz? A, okej. Okay. Tutaj kot sobie siedzi. Taki chyba egipski, bo nie ma futra, albo może mu się nie wczytało. A nie, to jest ten egipski. Widać po pyszczku. Większe uszy niż cała reszta głowy. Czyli można głaskać koty. Myślę, że 12 na 10. Dziwne, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną... Dobrze, że V mówi do niego Jack, a nie Jacek. Bo zauważcie, że jakby to przeczytać, to mamy porozmawiajmy z Jackiem, tak? Dzięki. Pogadam z nim. Okej, okay, dodano nowy kontakt z Dexter The Show. Okej. Okay. Dobra, Jacuś, ja się zmywam. No i co? Spotkajmy się z Dexem. O, Regina dzwoni. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłaś. Ten temat mnie interesuje. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Mhm. Okej. Okay. Obezwładnianie wrogów. No tutaj chyba akurat to opanowaliśmy. Istnieją różne metody obezwładniania. Nieśmiercionośne powalenia, haki, bronie, granaty i tak dalej, to jasne jest. Okej, okay, dostaliśmy nowe zadanie Psycho Killer, które możemy sobie wykonać. Pozwólcie, że zajrzę do dziennika szybko i zobaczcie, ile tutaj mamy już zadań pobocznych, które zostały określone jako średnie bądź bardzo wysokie ryzyko, w zależności pewnie od trudności questa. Tutaj mamy wykonane zadania. To chyba można sobie zwinąć ogólnie. No ale jak widzicie, questy poboczne już się piętrzą, ale oczywiście nie musimy ich robić. Możemy sobie... Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? 1%. Pierwsza runda skończona, ale Night City rzuciło ci nowe wyzwanie. Czy jesteś wystarczająco dobra, żeby wyjść zwycięsko z tej próby? Czyżby to był nasz postęp w grze? Być może, aczkolwiek po 3 godzinach miałbym 1%. No to nieźle. Okej, w takim razie spotkajmy się z Dexem. Mam tutaj do pokonania 35 metrów do samochodu. A, on tutaj już się... Okej, ja myślałem, że to moja fura. A on tutaj podjechał. Dobra, nie zaczaiłem. Faktycznie 150 kilo. We własnej osobie. Tak jak uprzedzał nas Jacuś. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie.
Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka, dożyć sędziwego wieku? FPS-y w miarę w porządku. Czy zapisać się w historii, lecz nie ma na co narzekać. No tutaj na przykład zobaczcie, że nie widzę tekstu. Liczy się, jak cię zapamiętają. W Night City nie ma spokojnych ludzi. To jakiś test? Dziwne, że nie ma tego tekstu. Coś się... Mnie interesuje tylko pierwsze zgliczowało. Miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Halo. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Co to za robota? Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Razaj Diaka, I don't understand. Sorry, my friend. Only Polish stream here. To wróg śmierci, żaden. Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No, i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bag jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Otwarte drzazgi. Dwa tygodnie temu militer traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militech. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Aha, fajnie, że widać tekst. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sama. Okej. Możemy tutaj pojechać razem z nimi, a możemy pominąć podróż. Myślę, że jeszcze się kawałek przejedziemy, rozejrzymy się po mieście. Przejedziemy się fajnym samochodem. Okay. Kto to zrobił?
Na loadingi naprawdę nie ma co narzekać. Są, powiedziałbym, nawet błyskawiczne jak na tą generację konsoli. Na PC-cie wiem, że jest wymagany dysk SSD. PS5 też ma dysk SSD. A ja do PS4 mam podpięty jakiś dysk zewnętrzny na USB i też śmiga. Pięknie się wszystko wczytuje. Reputacja. Za wykonanie niektórych akcji zostaniesz nagrodzona punktami reputacji. Ich liczba określa, jak sławna w półświatku Night City się stajesz. Wysoka reputacja otwiera nowe możliwości. Pięknie. Zakończyliśmy tego questa. Już dzwoni do nas Jackie. Ledwo wysiadłem. Jackie, widziałam się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Cortito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Okej. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn, no teraz tak. Jesteśmy w Night City, biegamy sobie, rozglądamy się. Gra działa, jest w porządku. Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. O, teraz chwilę zwierzchka. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od Parkera. Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chcę. O'Reilly, to ja podjadę pod Old Foods i trochę powężę. Hasta luego. Okej. Zadanie ukończone. Udaj się do Lizzie Bar między godziną 18 a 6 rano. Więc teraz pierwszy raz będzie miało znaczenie ten czas. Teraz już będziemy mieli możliwość, podejrzewam, jego przewinięcia. Ale tutaj w postaci pojawiły nam się nowe atrybuty i atuty. W związku z tym coś byśmy tutaj zmienili. Wytwarzanie i inżynieria. Naruszenie protokołu i hakowanie. Skradanie się i zimna krew. Pójdziemy tym razem w budowę ciała. A w budowie ciała zobaczymy, co dają kolejne tutaj atuty. Wysportowanie, czyli zwiększa udźwig. Poza walką zdrowie regeneruje się 70% maksymalnej wartości. Zwiększa maksymalną wytrzymałość. Aktywuje powolną regenerację zdrowia. Zwiększa zdrowie. Obrażenia od upadku są mniejsze. Zajrzyjmy do Tymolka. Widzicie, nie podświetlają się tutaj te zakładki. Myślę, że to jest też część glitcha albo jakiegoś bugu. Samo mamy w menu. Odrzut strzelb i lekkich karabinów maszynowych jest mniejszy. Trafienie przeciwnika w tors zwiększa obrażenia. Strzelby i lekkie karabiny maszynowe zadają 3% więcej obrażeń. W trakcie walki, trzymając strzelbę lub lekki karabin, poruszasz się szybciej. Czas przeładowania strzelb i lekkich karabinów maszynowych jest mniejszy o 20%. Ja myślę, że będę tutaj sporo grał strzelbą. Ona ma spory rozrzut, nie trzeba tak super nią celować, więc chętnie tutaj zainwestuję punkt w strzelby. Ale zajrzyjmy jeszcze do walki ulicznej. Miażdżące ciosy, obrażenia silnych ataków zadawane przy pomocy broni obuchowych zostają zwiększone. Udane ataki przy pomocy broni obuchowych powodują odnowienia 3% zdrowia. Wściekłe combo. Ogłuszająca skuteczność. W trakcie blokowania za pomocą broni pancerz wzrasta. Sprawne ciosy. Okej. Dobra, wracamy do demolki. Zainwestujemy sobie jeden punkcik w strzelby,
żeby się troszkę szybciej przeładowywały. I tyle. Jestem zadowolony. Wychodzimy. No i moi drodzy, jesteśmy tutaj właściwie na etapie właśnie tego już free playa. Możemy robić co tylko mamy ochotę, więc możemy ponownie zajrzeć do dziennika, zobaczyć co tutaj nam doszło. Mamy tutaj właśnie te zadanie z Evelyn Parker i z tym Milestormem bodajże. No i mamy tutaj dodatkowe zadania poboczne. Dobre uczynki popłacają, prezent to T-Bag. Myślę, że T-Bag jest osobą, o której wspomniałem się. Odbierz od Netrunnerki hak ujawnienie interfejsów. Ok, czyli naszym questem jest odebranie haka. Poczekaj na otwarcie blokady. Porozmawiaj z trenerem, czyli to jest ta chyba walka bokserska. Spłać dług zaciągnięty u Wiktora. No nie stać mnie. Mamy 700... tych tutaj pieniążków, a potrzebujemy ponad 20 koła. Znajdź i unieszkodliw dotkniętych cyberpsychozą. Ciekawe. Ok, zostawmy sobie tego questa w takim razie. A to co chciałem sprawdzić, to chciałem zacząć skanować właśnie przechodniów. Tylko że ten akurat się rusza i nie jest to proste. Mi spierdziela. Próbujmy może na kimś, kto siedzi. O. Sara Meyers, brak przynależności. Nie ma rejestru karnego. Mamy dzieci. Ok, zapiszę grę i strzelę do dzieciaka. Może być to dla was przerażające i dziwna decyzja z mojej strony, ale gdzieś zasłyszałem, gdzieś wyczytałem, że redzi nie pozwolą nam strzelać do dzieci w cyberpunku. Możemy zabijać wszystkich, ale nie dzieci. No to skoro tak zasłyszałem, no to sobie sprawdźmy to. Zgadza się. Jak najbardziej. Wycelowaną broń zabiera mi po prostu z dzieciaka. Automatycznie. Ciekawe, czy z bioderka będę mógł do niego strzelić. Do przechodniów, jak widzicie, możemy celować bez problemu. Natomiast od dzieci, o. A od dzieci nam zabiera broń. No dobra. Czyli faktycznie jest tak, jak gdzieś tam zasłyszałem, zaczytałem. No to co? Chyba udamy się do tego Lizzie Baru między godziną 18 a 6 rano. I będziemy kontynuowali tego questa. Ale myślę, że to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Także ja sobie teraz zakończę odcinek YouTube'owy, a na streamie myślę, że jeszcze chwilę zostaniemy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Zapraszamy serdecznie. Odwiedzajcie mnie na moim kanale. No i również, tak jak mówię, na Discordzie wszelkie powiadomienia. Nic was nie ominie, żaden film, żaden stream. Także zapraszam. Na streamie zostajemy. Na YouTubie się żegnamy, także do następnego. Pozdrawiam serdecznie.